Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie w poprzednim odcinku rozwiązaliśmy problem z porońcem, a przy okazji dowiedzieliśmy się czegoś na temat córki, a jak również żony barona. I z tymi informacjami wracamy właśnie do niego. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym, wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. No proszę, jaki miły początek. A myślę, że jeszcze milej będzie, gdy dotrzemy z nowymi informacjami do samego barona. Mam nadzieję, że się ucieszę. Wiedźminie, pozwól na moment. A o co chodzi? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. O, to niepokojące. Szczególnie z tym niepiciem. Baronie? Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. I pomoże temu domowi. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. No dobrze, czyli chyba jest w rozsypce. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. No, dobra. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz.
Ale z nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? O, na szlaku. A, tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie. Do kompanii należysz, piliśmy razem, o, i odeńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? To skomplikowane. Wiedźminką? Chyba nie do końca. Tak wybraliśmy się na podróże. Taki Erasmus, powiedzmy. Po prostu dużo podróżuję. A nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze gada. Za towarzystwo! To rozumiem. Pije jak chłop. Na szermierce się zna. Dzika ubić potrafi. Zuch, dziewczyna! Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. No, jak kiepsko? Co się stało? Strach ci obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! A to nie mogliśmy w Gwinta? Nie przynieś nam wstydu! Proszę, ale że... Nie boją się gniewu barona w tym wszystkim. No dobrze. Nie wiem czemu... Mam nadzieję, że nie ma tu checkpointów. GPS tam podpowiedział, że znamy skrót do tego miejsca, dużo lepszy. Zobaczymy, co sam baron na to powie, ale dobra, ścieżki nam się tutaj pokrywają. Lepszego konia tylko byśmy potrzebowali. Nie jest to aż tak długi wyścig. Szybciej się nie da. Tym bardziej, że coś nam się tu już zmęczyło. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. No ładnie kolega potrafi się tutaj nam targować. Dobrze, dobrze. Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić?
rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. O, jak się zna na wiedźmińskiej anatomii. No dobrze. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Czyli to o to chodzi z Nilfgaardem. No dobrze. Coś o wiedźmach, no właśnie, to najważniejsze. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie co tam jeszcze. To chyba nie pomoże. Gwinta mamy już za sobą, a więc bywaj. Bywaj. No i przed nami trochę więcej zadań na karku. Zbadaj pozostałe wątki śledztwa Velen. Może tak, w pierwszej kolejności zajęlibyśmy się żoną barona, znaczy znalezieniem żony barona, żeby nie było, żeby nie oceniać. A w następnej ruszylibyśmy do Oxenfurtu poszukać, czy rozeznać się nieco w sytuacji. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę? Aha. A z drugiej strony mamy Glade, który pozwoliłby nam wybrać się do Nowigradu. Coś, na czym nam również zależy. A ten zderzną dziewkę. O! Miałowłosy, też wyglądasz jakbyś wczoraj pochał. Ale tu rozgadani. Ty, Niski, mamy sprawę. Czym mogę służyć? Napraw... Albo poczekaj, szukamy mistrza. Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki. No, to by było całkiem spoko. Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. No dobra, o, a może jeszcze nie dobra? Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Poszukamy. Kiedy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Przy okazji też naprawiłem wszystko, co mamy na sobie. Nie jesteś płotka, nie wyglądasz jak płotka. I możemy ruszać dalej. Poszukać kolejnych... Znaleźć kiedyś korę z drzew? Nie od niej już drzazgi i pocka idą.
No ładnie. Kolejnych poszlak w okolice, czegoś na temat wiedźm. Może właśnie miejscowi będą w stanie nam zdradzić sekrety. Całe diaboły i inne rzeczy, jakie tu się kręcą po okolice, to wydaje się, że mimo wszystko może być w tym jakieś ziarnko prawdy. Choć jak jesteśmy w tej okolicy, to jeszcze bym zobaczył. O, tu utopce. Utopce jak utopce. Mamy kolegę chętnego do walki. O, kolego, tylko wiesz co? Może walka poczeka, ale jak się cieszy. Nie on walczy tu o życie. Uciekaj, utopcu. A my pogadajmy. Co wspomniałeś o tej walce? O! Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Ty byś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. No, trochę pechowo trafił. Ale... A może powiedz, czemu my? Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może! Wstawaj do walki! Sam tego chciałeś? Wow! Ale to czekaj! No i jak ci się ten ogień podoba? 9 poziom! Wydaje się być dość naprawdę zdesperowany. Dość! O! Litości! A może i nie? Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Się niestety... Okej. Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Co? Stawaj do walki. Poszło sprawnie. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda okolica. A tu wszystko prowadzi nas do wsi Podgaje, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej na temat czarownic, o których Baron nie chciał mówić. Albo sam w niej nie wierzył, choć patrząc na to, co ostatnio miało tutaj miejsce, duchy, porońce, demony, upiory, to aż dziwne, żeby wierzyć w to, iż Baron jakoś tak z dystansem podchodzi do tego, co wioskowi mówią i robią. A myślałem, że za potrzebą, kolega, za potrzebą. Wieś Glińsk. Ale wygląda na to, że nie skrywają się tutaj dla nas, przynajmniej na ten moment, żadne tajne zadania. Kto wie, może jak odkryjemy Podgaję, to coś więcej tu się wydarzy. Jakieś takie międzywioskowe podboje czy turnieje. Musimy też gracze Gwinta po drodze znaleźć i mam nadzieję, że na takowych trafimy, bo fajnie by było zdobyć kilka nietypowych kart. No dobra. Na mapie wydawało się dość daleko. Jak widać, gdy siądziemy na płotkę, no żaden dystans nie budzi strachu. W przeciwieństwie do tego, co nas tutaj mija z prawej i lewej strony. No dobrze, Podgaje, jesteśmy. O! Czy to ta najsłodsza panienka, czy jakiej było? Rozumiem, że po części nawiązanie do samych czarownic. Tablica ogłoszeniowa. Nie wiem, czy tu byśmy nie znaleźli czegoś, co by mogło nas zainteresować. Dobrzy ludzie, nie jedzcie kotów. O, bardzo dobrze. Drzewa szepczą, że panie lasu niezadowolone. Za mało darów składamy, za mało modów zanosimy. Imiona ich nadaremno wzywamy. Zmieńcie się, ludzie. Pokorę okażcie i żarliwość w wierze, bo jeśli one nas porzucą, to pośród bagien przeklętych strzeźniemy. No dobrze. Złodzieju, co mi spiżarkę bez ustanku okradasz? Przypominam, dobrzy ludzie, że po zmroku się po wsi nie plątać.
O, sołtys. Słuchajcie, słuchajcie, na polach pod wsią naszą diabelstwo się jakieś zalęgło. Ni to duch, ni mara. Stary Wilhelm knie się na grób matki, że to nawet leśnica być może. Czy leśnica, czy upiór, niech każdy się ma na baczności. Na pola w pojedynkę niech nikt nie wychodzi. A bez kosy albo grabi to już na pewno. Kto by zaś odwagi i szczęścia miał tyle, żeby zjawę przegnać, ten sowicie wynagrodzony zostanie. Coś jakby dla nas. I stary Miłko oszalał. Już do szczętu oszalał. Biega po obejściu w samych nogawicach, wykrzykuje okropne nieprzyzwoitości, a w każdym, kto do płotu podejdzie, błoto ciska niby baba wodna. Wtedy jego dom lepiej z dala omijać, zwłaszcza jeśli kto dopiero co czyste suknie nałożył. No proszę. Czyli tak to wygląda, życie na wsi, pod Gaję. Ale to nam niewiele mówi, chociaż przyznam... O, po informacje. A może te mamy gdzieś tutaj? Jeszcze pokażcie nam leśnicę. Mogłaby to być dla nas całkiem ciekawa fucha. Z rozkazu komendanta Nilfgaardzkiej Armii Środek ogłasza się, co następuje. Wyznaczeni mieszkańcy wiosek Podgaje i Konary stawią się pod obozem niedaleko wsi Podgaje w celu odbycia służby na rzecz cesarstwa. Za uchylenie się obowiązku grozi kara chłosty. Listy wyznaczonych na poszczególnych dni dostępne są od sołtysów. No dobrze, ale myślę, że wraz z tą informacją zrobimy sobie przerwę w tym odcinku i zobaczymy w kolejnym, co sam sołtys z tej wsi będzie miał do powiedzenia. Może wie coś więcej na temat, który by nas tutaj interesował, czyli na temat czarownic. A tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile i zapraszam na więcej już wkrótce. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!